W konkursie na dmuchanie balona z gumy do rzucia, Violeta chciała pobić rekord świata. Co 3 sekundy dodawała kolejny kawałek gumy balonowej do tego, co już żuła. Na wykresie na osi X zaznaczono czas w sekundach to jest oś X, a na osi Y liczbę kawałków gumy, które żuje Violeta to jest oś Y. Zaznacz na wykresie punkty oznaczające liczbę kawałków gumy do rzucia, użytych przez Violetę, po 3, 6 i 9 sekundach. Co 3 sekundy, Violeta dodaje kolejny kawałek gumy do rzucia. W takim razie na osi czasu interesują nas punkty co 3 sekundy, licząc od zera, oczywiście: 3 sekundy, 6 sekund i 9 sekund. Wiemy, że co 3 sekundy Violeta dodaje kolejny kawałek gumy do rzucia. Tu jest 0. Czas po ujemnej stronie osi X nie będzie nas interesował. Po 3 sekundach Violeta dodała 1 kawałek gumy do rzucia. Minęły kolejne 3 sekundy. Dodała kolejny kawałek. Razem ma teraz 2 kawałki. Minęły następne 3 sekundy. Jesteśmy teraz w punkcie 9 sekund. Dodała kolejny kawałek. Czyli teraz ma razem wszystkich kawałków 3. Zauważcie, że stosunek liczby kawałków gumy do rzucia do czasu, który upłynął, jest ciągle taki sam, bo Violeta dodaje kolejne kawałki ze stałą prędkością. 1 do 3 to taki sam stosunek jak 2 do 6, a to taki sam stosunek jak 3 do 9. No to sprawdźmy odpowiedź. Bardzo dobrze.